Witamy widzów telewizji TVT w programie Jedz Kolory. Wojciech Karpowicz, lider organizacji konsumenckiej klubu Flawon. Anna Gołkowska, bardzo aktywna promotorka zdrowego stylu życia i również liderka klubu Flawon. Wojciechu, mówiliśmy o komórkach i tam też padło o witalności. Witalność to jest taka bardzo ważna wartość w naszym życiu. Jak o nią zadbać na co dzień? No właśnie, albo czujemy, że żyjemy, albo czujemy, że prawie żyjemy, tak? Tak można powiedzieć. No większość z nas oczywiście żyje, natomiast możemy żyć takiej lepszej jakości życiem, szczególnie jeżeli chodzi o, mówimy o życie komórkowe, tak? Czyli to nasze życie wewnętrzne. Dużo mówimy tutaj o odporności, tak? O tym, żeby jeść kolorowo. Natomiast witalność postrzegana też jest jako rodzaj energii życiowej, tak? W ogóle energia życiowa, czyli jestem osobą energetyczną, to nie chodzi o cechę charakteru, tylko chodzi o to, że przeze mnie tak bije ta radość życia. Takie zdrowie. No, tak, no wiadomo, że są takie sezony, tak, są pory roku, tak, gdzie troszeczkę tej witalności nam można ubywa, no nie jesteśmy bardziej melancholijni, ale generalnie można zadbać o tą energię życiową. Dlaczego? Dlatego, że po prostu czerpiemy z tego przede wszystkim motywację do życia i radość takiego codziennego życia, a więc umiejętność cieszenia się może nie ze wszystkiego, tak, ale przede wszystkim wyszukiwania tych pozytywnych aspektów jest chyba najważniejsza w tej witalności. Skoro jest to taki stan ogólny naszej energii, tak, to warto zwrócić uwagę, jaki tryb życia prowadzimy. Mam niestety bardzo często taką tendencję do takiego w tej chwili siedzącego trybu życia i tutaj rzeczywiście pojawiają się problemy, dlatego że często towarzyszy temu pewne zmęczenie, brak właśnie chęci do działania. Mhm. Często sobie to tłumaczymy, tak, różnymi rzeczami, na przykład własnym stylem życia. Co albo już, brak pogody. Albo brak pogody, tak, już jest okazją do takiego przemęczenia. No oczywiście też dużo ludzi pracuje, tak, i w związku z tym, skoro siły witalne warunkują praktycznie każdą czynność, tak, którą wykonujemy, coś robimy z radością albo robimy bez radości, no to można powiedzieć, że no jest kilka takich knifów, tak, na to, żeby sobie po prostu z tym poradzić. No przede wszystkim dieta, tak? Tutaj mówimy o kolorowym jedzeniu, o bardzo ważnym aspekcie. No, owoce i warzywa, przez to, jak je Pan Bóg stworzył, tak, przez to zresztą kolorowe, to jakby już na dzień dobry nam zabierają tą melancholię, tak? No chyba, że lubimy się czerwoną papryką objadać w zastanowieniu, tak? No, ale myślę, że chodzi bardziej o to, że właśnie owoce i warzywa przede wszystkim pozwalają nam utrzymać równowagę hormonalną na takim poziomie, że możemy odczuwać szczęście, tak jak ostatnio mówiliśmy o tym, tak? Że jest nawet szczęśliwa żywność, tak? Możemy sobie dobierać rodzaje żywności, które będą nas naturalnie wprowadzać w nastrój. I co ciekawe, natura nam też jakby sprzyja też, tak? Że my dostajemy tą żywność, na przykład w tym okresie dostajemy orzechy, tak? Dostajemy dynie, tak? O różnych porach, nowaliki wiosną, tak? Czyli w zasadzie natura nie do końca nam pozwala żyć w takim zmęczeniu. Natomiast my oczywiście możemy sobie to wymyśleć. Niemniej właśnie owoce i warzywa regulują bardzo mocno naszą gospodarkę wodną i tak naprawdę są podstawą dostarczania energii na co dzień. Dlatego tutaj kolorowe jedzenie, szczególnie, że możemy całorocznie korzystać z tego w postaci produktów zawierających flawonoidy, tak? Czyli kolory, to Jedz Kolory jest to taki program, który można sobie włączyć praktycznie na całe życie, a na pewno częściej z tego korzystać niż nie. I szczególnie w takich okresach, kiedy brakuje tej energii. Bardzo ważnym elementem diety są oleje roślinne. Czyli okazuje się, że w momencie, kiedy my pijemy oleje, te roślinne konkretnie, tak, one nie tylko, że wnoszą moc warzyw i owoców do nas, ale też kondensują tą wartość odżywczą. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że jak się mówi o szeroko pojętej odporności organizmu, to właśnie ten kieliszek oleju dodatkowo, czy taki zawarty w preparatach, tak, bo są takie preparaty, które już mają ja sobie... Ja wolę w preparatach, tak, sobie nie wyobrażam kieliszka oleju. No jak jest dobry, taki tłoczony na zimno, na przykład z orzechów, jest naprawdę super. I to jest taki rodzaj drink, tak, który naturalnie oliwi naszą odporność. Tak? Czy łatwiej jest nam przyswajać żywność, łatwiej jest nam przyswajać substancje odżywcze. To jest taki wytrych trochę do naszej codziennej diety, także zachęcam, żeby też oleje pić.
Natomiast oleje są szczególnym źródłem antyoksydantów, bo mają jeszcze mocniej stężone te wszystkie właściwości antyoksydacyjne, przeciwutleniające. Mhm. Tutaj kto z Państwa jest z nami od początku, albo gdzieś włączył się, tak, któryś odcinek, no to wiecie, że słowo przeciwutleniacze u nas się tu pojawia bardzo często, bo flawonoidy należą do tak zwanych super przeciwutleniaczy, mhm, czyli są takim bardzo mocnym wejściem w odporność naturalną, tak, na naszego organizmu. Co by można do witalności podać jeszcze? No na pewno nawadnianie organizmu, tak? Nawet w okresie zimowym te 1,5 litra, tak? To tak powinniśmy sobie znaleźć na to sposób, na przykład wodę z cytryną, czy z octem jabłkowym, tak? Chodzi o to, żeby pić. Mhm. Wiadomo, że jak jest zimno, no to nam się za bardzo nie chce. Natomiast możemy pić wodę przygotowaną ciepłą, bo ona się dużo lepiej wchłania i przede wszystkim nas nawadnia. Mhm. Bo często pijemy zimną, która organizm potrzebuje ją jeszcze ogrzać, mhm, i tracimy energię. Natomiast jak pijemy wodę przygotowaną właśnie z cytryną czy z octem jabłkowym, mhm, ciepłą, to nie zużywamy praktycznie energii na jej przyswojenie. Mhm. Bardzo dobra rzecz, żeby wypić te 1,5 litra dziennie i nie tłumaczyć się, że jest zimno, to ja nie potrzebuję. Mhm. To jest niedobry moment, w którym nie potrzebujesz, tak? Dlatego, że to znaczy, że gdzieś jakaś gospodarka wodna jest zaburzona, prawdopodobnie właśnie potrzebujesz antyoksydantów. Mhm. Aktywność fizyczna, tak? Taka dopasowana do pory roku też jest źródłem naturalnej witalności, ponieważ produkujemy wtedy endorfiny. Przynajmniej spacer. Tak, co najmniej spacer. Po spacerze większość osób ma jakby taki naturalny, dobry sposób myślenia, ma dobre samopoczucie. Jest dotleniony. Jest dotleniony, tak. No, mówi się o 10 tysiącach kroków dziennie. Tak, 10 tysięcy kroków, to jest też taki pewien schemat, tak, żeby wykonać ten porządny spacer, mhm, czy bieganie. Równowaga wewnętrzna to jest takie zjawisko naszego jakby troszeczkę skupienia się na sobie, tak? Danie sobie czasu, mhm, ponieważ to w momencie, kiedy my się chwilę tak jakby zastanawiamy nad życiem, nad wartościami, według których żyjemy, nawet nad jedzeniem, tak? Ostatnio mi koleżanka mówiła, że ona medytuje przy robieniu posiłków i to jest bardzo dobre, bo to jest jej czas, zamyka się i później wow, tak wychodzi z tej kuchni, wszyscy są pod wrażeniem. No i to chodzi. Mhm. Natomiast ona ma ten czas dla siebie i świetnie wpływa to na jej witalność, na jej usposobienie i no i w ogóle nawet na pozytywne relacje z ludźmi, bo jak dobrze ugotuje, tak? A to takie gotowanie z serduchem. Tak, zrobi z miłością, to po prostu nagle okazuje się, że ona, że wszyscy są, smakuje. Wokół są wszyscy witalni, tak? No, także zachęcam, żeby właśnie takie kontakty też pielęgnować z ludźmi w okresie, kiedy czujemy się osłabieni, którzy dadzą nam trochę tej mocy, albo, co jest bardziej praktyczne, każdy z Państwa może dać tą moc innym ludziom, tak? Czyli pokazując, że dbamy o swoją witalność, też dawać tą witalność, to poczucie witalności innym osobom. Mm-hmm. A czy my mamy zwrócić szczególną uwagę na jakieś specjalne składniki? Tak mi tu chodzi po głowie, tak jak mówisz, to mówi się, że są jakieś warzywa, czy jakieś takie specjalne związki, które mogą nawet być takim afrodyzjakiem? No jak, jak o tą witalność dbać tak w praktyce? Są takie, bo Państwo możecie oczywiście w ogóle się teraz rzucić na kolorowe jedzenie, tak? I mamy jesień akurat. Albo na preparaty teraz, gotowe. Tak. Ale jak ktoś z Państwa ogląda ten program na przykład wczesną wiosną, tak? No to oczywiście warto sięgnąć już po zielone. Zielone, czyli wzrost, daje nam naturalną witalność, ale jest taki owoc jak opuncja figowa. W sumie egzotyczny, tak? Ale jest to bardzo ciekawy owoc, który tak zwana opuncja kaktusowa też, tak? Czyli rośnie sobie na kaktusach. Mhm. Nie wiem, jest po prostu dostępna w Polsce praktycznie cały czas. Można to sobie gdzieś tam wygooglać, czy wyszukać w sklepach. Natomiast jest bardzo silnym środkiem przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym. Mhm. Taką bombą antyoksydacyjną praktycznie. Mhm. I bardzo ciekawe jest to, że zawiera w zasadzie wszystkie witaminy, a szczególnie te główne A, C, E, B, tak? To jest to, co my potrzebujemy do takiej naturalnej ochrony naszego organizmu. Dużo wapnia, tak? Dużo fosforu, więc no, bardzo ciekawa roślina, która zapobiega cukrzycy, zapobiega zawałom, udarom serca, udarom mózgu, no po prostu nawet nieżyty jelit, tak, potrafi usunąć, więc jest naprawdę źródłem witalności, tak, bo moment, kiedy masz nieżyty jelit i sobie taką opuncję zjesz, no to już od razu chce ci się żyć. Przychodzi mi do głowy kilka takich preparatów, gdzie ta opuncja jest jako składnik i jak ona jest połączona z innymi synergicznie, to jest wtedy wzmocnione jej działanie. Tak, i świetnie to działa naprawdę, bo ta synergia na przykład jak jest połączona z jabłkiem, tak?
jabłek. Popatrzcie Państwo, co się dzieje. No mamy na przykład jesień, tych jabłek mamy wysyp, dużo gatunków w tej chwili dojrzewa. Jabłko, które no, słynie z tego, że wzmacnia układ krążenia, tak, wzmacnia naszą limfę, ma dużo witaminy C, ale jest po prostu bardzo popularnym owocem. Dużo jabłek, jak jemy, tak, chociaż 3-4 dziennie, to też... Tam jest ta pektyna jabłkowa. No samo jabłko swoim kształtem, ono jest takie witalne, tak, i bardzo, jeszcze jak jest naturalnie dojrzewające, takie ekologiczne, to stanowi coś w rodzaju... Od dziadka z ogródka. Dokładnie, najlepiej. Stanowi rodzaj naturalnej kuracji odmładzającej, tak? No, a to już się i panom, i paniom, tak, czy odwrotnie, tak, będzie na pewno kojarzyło z tym, żeby mieć w życiu więcej energii. Rokitnik, ale tutaj skupimy się na oleju przede wszystkim, bo rokitnik, no, ja już się tu chyba przyznałem, raz, że kupiłem sobie trochę rokitnika, no, trzeba mieć duże zaparcie, żeby jeść te kulki. Jest tak strasznie kwaśny. Natomiast olej jest super, bo jest znakomitym kosmetykiem, jest w zasadzie takim antyzmarszczkowym, tak, w ogóle sposobem, czyli pity i smarowany na zewnątrz tworzy wokół nas taką naturalną aurę. Widać, że jest dużo rokitnika. Tak, no skóra jest rozświetlona, tak, mamy te wszystkie karotenoidy, mamy tą witaminę C, mamy mnóstwo flawonoidów, w gotowych już preparatach praktycznie wszędzie ten rokitnik występuje jako taki znakomity wytrych, tak, do tych naszych problemów odpornościowych, ale też potrafi na przykład usunąć zgagę, tak, potrafi zadziałać na przykład na podrażnienia skóry, na różnego rodzaju szarpania nawet, tak jakby szybciej goić rany. Więc też jest naprawdę bardzo dobrym związkiem do codziennego używania. Czyli olej z rokitnika, tak zwane złoto Azji, tak, które tutaj warto, czy bilbucha, tak, niektórzy... Tak, ale to na Ukrainie chyba jest mówione. Tak, to bardziej na Ukrainie, tak, się używa w sumie rokitnika, jak u nas dzikiej róży. No i jeszcze olej z orzecha włoskiego, to warto na to zwrócić uwagę. To jest bardzo popularny olej. Też mamy w zasadzie głównie jesienią orzechy, tak, włoskie, więc też okazja, żeby sobie ten olej zdobywać naturalnie. Tak, naturalnie. Też go znajdziemy w gotowych preparatach, właśnie zawierających dużo flawonoidów, ale no tutaj to w zasadzie jest mega zestaw witamin, dlatego że mamy no, jedno z najwyższych stężeń witaminy A. Tak, jaka w ogóle występuje w przyrodzie. Tak, no, to jest przede wszystkim walka z wolnymi rodnikami, o których już tutaj część z Państwa się na pewno dowiedziała. No, jest to taka mega walka, tak? Po prostu wymiata te wolne rodniki i czyści nasz organizm, doprowadzając do tej równowagi, do tej homeostazy. Ma właściwości też takie nawilżające, czyli to też można stosować jako kosmetyk. Taki bardzo naturalny konserwant naszego organizmu. Ma wszystkie kwasy z tej głównej grupy, czyli omega-3, omega-6 i tutaj bardzo bezpiecznie jest też pić olej właśnie z orzecha włoskiego, bo on je ustabilizuje. Czyli nie musimy tu używać ryb, tak, do picia tego, do dostarczania tych kwasów. Proszę popatrzeć. I mamy wtedy te najważniejsze omegi, tak, jakby dokładnie. W roślinnym. Bardzo mocno odtruwa, tak, bardzo mocno działa przeciwzapalnie. To jest też no, po prostu eliksir, tak, taki, jeżeli chodzi o naszą witalność opartą na odporności, bo w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, szczególnie w sezon, w okresach, tak, gdzie ludzie chorują, tak, no to my tryskamy po prostu tą energią życiową. No, takim ciekawostką jeszcze w ogóle orzecha włoskiego, oleju samego, to, że działa przeciwbólowo, więc polecam, żeby stosować, ale no, wygląda w ogóle jak kora naszego mózgu, że tak powiem, mózgu, tak, tak tutaj stwórca zadbał o to, żebyśmy się nie pomylili, co mamy jeść. Więc szczególnie w okresach chandry, jakiegoś przemęczenia, sięgajcie Państwo po prostu po orzechy włoskie. Też tam są pewne limity, tam za dużo nie można tego zjeść, ale w oleju akurat właśnie dostarczamy no, to w takiej znakomitej, bo stężonej formie, czyli wypijemy sobie znowu ten kieliszek, tak, czy dwa i nie będziemy to mieli w tej dawce, w której to potrzebujemy. Kieliszek oleju. Oleju z orzechów włoskich. Powiem tak, fajnie wytłumaczyłeś, jak zadbać o witalność i myślę, że jeszcze w następnych odcinkach to tak troszkę jeszcze od innej strony o tej witalności jeszcze będzie powiedziane. Jednym słowem, jedzmy kolory, dostarczajmy to, co naturalne, a żeby się nie głowić i nie biegać po sklepach, to używajmy po prostu dobrej technologii, sprawdzonej w gotowych preparatach i wtedy będziemy kolorowi, zdrowi, wyprasowani, bez zmarszczek. Witalni, po prostu witalni, tak, uśmiechnięci. Pełni życia dla siebie i dla innych. Zapraszamy do następnego odcinka. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.